Co zrobić mamy, bo ta stara szkoła tajemnice skrywa już od wielu długich lat. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Dararegor, a to co oglądacie moi drodzy jest to Akern Fern, czyli moi drodzy nasza cudowna przygoda z naszą polską wizual novelką. I moi drodzy, dzisiaj znajdujemy się w normalnej scenerii, jesteśmy w szkole razem z naszą koleżanką, którą ostatnio nie spotkaliśmy, ponieważ zaczęła sobie gdzieś wędrować i przemierzać świat. Naszą cichą Karen, czyli Kareną! I moi drodzy, zobaczmy, co ona powie, bo ma przepiękny głos. Ta, na pewno poczuł się niezręcznie, pewnie dlatego wywołał ją do odpowiedzi. Ech, biedny kretyn, w ten sposób nie zdała wyciągnąć z niej ani słowa. Ale ona nie może po prostu siedzieć cały czas cicho, to tak nie może działać. Nikomu do tej pory nie udało, ani wychowawcy, ani znajomym, a tym bardziej nam, reszcie samorządu uczniowskiego. Muszę kiedyś zapytać Weronikę, jak to w ogóle się stało, że Karen została naszym skarbnikiem? Może jednak ona do Karen się odezwała, co by było... Znaczy Karen się do naszej Weroniki odezwała, co byłoby dziwne? Karen? Czy... Bitwa pod Wiedniem zwana także Odsieczą Wiedeńską. Moi drodzy, ona ma tak przepiękny głos. I czemu zrobili taką postać, która ma tak ładny głos, jeszcze trochę nawet mówi z takim, wiecie, z taką emocją, przykłada się mega do roboty. I taka osoba jest przydzielona do postaci, która nic nie mówi. Jedynie, że później to się rozwinie. Jeśli tak, wow, to będę w szoku i to będzie cudne. 12 września 1683 roku walczyły przeciwko sobie wojska polsko-niemiecko-austriackie i Imperium Osmańskie. My się połączyliśmy z Niemcami? Wow. Karen przemówiła. Przemówiła ludzkim głosem. Jak? Magia. Bitwa ostatecznie zakończyła się klęską Osmanów. Nice. W ogóle ciekawe, jak będziemy mieli przygodę, 10 minut później przygodę tym razem. I to dlatego w Rzeczpospolitej panował bardzo skomplikowany system prawny. Aha, czyli jak już się odezwała, to nie może się zamknąć. Okej, to trzeba uważać na to. Gdy w końcu udało się uchwalić podatek zwany nadzwyczajnym, zdołano wystawić 48-tysięczną armię, co w porównaniu do dotychczasowej 12-tysięcznej armii ukazało, jak wielkie wzmocnienie uzyskaliśmy dzięki dodatkowym funduszom. Poza tym sejmiki... Wow, ile wiedzy. Przyznam, że w pewnym momencie kompletnie pogubiłem się w tym, co mówiła Karen. Zastanawiałem się, czy w ogóle udziela poprawnej odpowiedzi. Nie, a może po prostu gada bez sensu. Mimo to fakt, iż przemówiła, był taki nietypowy, że ani myślałem jej przerwać. Z całą pewnością reszta zgromadzonych uczniów myślała podobnie. No come on, nikt nie przerwie jej, no bo właśnie się odzywa, co jest magiczną chwilą dla wszystkich. Po kolejnych 18 minutach. Dobrze, Karen, już. I właśnie dlatego zdecydowano, że to Jan III Sobieski przejmie dowództwo nad całością zgromadzonych wojsk, liczących prawie 70 tysięcy żołnierzy. Ja mam wrażenie, że on teraz po prostu odpowiada na wszystko, mówi, żeby po prostu już nigdy nie być pytana i pokazać, że ej, ja wszystko wiem, daj mi już spokój, ja już nie chcę nic mówić. Szacuje się, że wśród nich znajdowało się 31 tysięcy jazdy. Plan zakładał, że wszystkie wojska skoncentrują się na prawym brzegu Dunaju. Wpierw! Ej, naprawdę ona będzie mówić takie rzeczy? Po kolejnych 12 minutach. Mówi się, że bitwa trwała blisko 12 godzin, z czego większość tego czasu zajął ostrzał artyleryjski. Ostatnie pół godziny to szarża, która ostatecznie przypieczętowała los. Usłyszeliśmy dzwonek na przerwę, mimo to Karen dalej mówiła. Już, wystarczy, wystarczy, błagam, przestań! Nie możesz się ucieszyć jako nauczyciel? Ta w końcu ją ubłagał. Poranek i pierwsza lekcja okazały się być o wiele ciekawsze niż początkowo zakładałem. Wygląda na to, że źle oceniam Karen. Mianowicie jak ją ocenić? Po tym co zobaczyłem, bardziej byłem skłonny przemyśleć, że jest wielką gadułą. Cała sztuczka polega na tym, żeby umiejętnie pociągnąć ją za język, czyli zmusić. Skoro mi się do tej pory nie udało, to znaczy, że po prostu źle się za to zabierałem. Przez większość czasu, kiedy wygłaszała swoje przemowy, zastanawiałem się na tym, jakim tematem do rozmowy, dzięki którym mógłbym wdać się w nią dyskusję. Nad jakim? Gdy poczułem, że chyba jednak nic nie przyjdzie mi do głowy,
pomocą przyszedł SMS od matki dyrektorki. Nie! Wiktoria Weronika, w której napisała, że jeśli spotkam Karen, to żebym przypomniał jej o sklepiku szkolnym. To będzie ciekawe. Ciekawe, co się odwala w sklepiku szkolnym. Nie wiem, co prawda, co dokładnie chodzi, ale to już jakiś punkt zaczepienia. No nie, no idziemy do Karen. To może być ciekawe i to bardzo. Zdawałem się podejść do niej i zobaczyć, ile słów uda mi się z niej wydobyć tym razem. Hej, Karen. Ta nic nie powie. Spojrzała na mnie tym swoim pytającym spojrzeniem. Nie, żebym spodziewał się czegoś innego. Co teraz planujesz? Coś bardzo ważnego? Patrzyła na mnie przez moment bez ruchu, w końcu kiwnęła głową twierdząco. Rozumiem. Czy to ma związek z samorządem uczniowskim? Znowu kiwnęła głową twierdząc, okej. Okay. Blanka cię o coś prosiła? Mi to trochę, wiecie co, przypomina z katawy Soju, jak była ta Shinzune, która nie potrafiła, nie słyszała nic, mojej drodzy. I to mi strasznie to przypomina. Wiecie, no to znaczy ona tutaj nie mówi, bo nie, a tamta po prostu nie słyszała, ale sam fakt. Trochę to przypomina mi to. Tym razem kiwnęła przecząco. Nie? W takim razie Weronika? Chyba nie. Muszę napaść na magazyn. Jaki magazyn? What the fuck, czemu napaść? He? Napaść? Dobrze usłyszałem? Fajnie, że w końcu się do mnie odezwała, ale miałem niby odparte wrażenie, że jednak źle ją zrozumiałem. Co masz na myśli poprzez napad? Napad! Po prostu. Dlaczego nie rozumiesz? Napad! Grabowanie, piracenie, zabieranie, kradzież, napad. Nie wiem, jak to inaczej jeszcze można uznać. A napaść chcesz po to, żeby... To trzeba mieć powód? Żeby... Gwałcić, palić i rabować. O! Karen! Tak! Jak my się dobrze rozumiemy, idźmy gwałcić, palić i rabować ku chwale Odynowi. Podoba mi się. Ej, ona jest zarąbista, chyba lepsza niż Blanka. Stałem przez moment, jak ogłupiały. Ona po prostu wyglądała zbyt niewinnie, żeby móc na kogoś napaść. Co ona? Gwałcić, palić i rabować. No zrozumiałem za pierwszym razem, nie musisz powtarzać, naprawdę. Zawtórowała. Tak, spoko, rozumiem. Nie, ja nie trochę, czemu? Nadal. Znaczy, konkretny powód. Znaczy, to jest jakiś powód, okej. Okay. Nie, nic nie rozumiem. O czym ona myśli? Za nic nie potrafię zrozumieć sposoby jej myślenia. Tak powiedziała Weronika. Aha. Ty się jej nie słuchaj we wszystkim, wiesz? Weronika. Tak. Mówiła, że gwałty nie mogę sobie darować, ale napaść muszę. O, okej. Okay. Cholewka, o co cię ona do czorta poprosiła? O bułki. Aha, czyli po prostu poszła cię, żeby załatwiła jej bułki. A ty wzięłaś, że trzeba to gwałcić, palić i rabować. No może palić nie trzeba, co? Aha, o bułki. Wszystko jasne. Ze szkolnego sklepiku. Okej, okay, czyli to jest to samo zadanie, co mieliśmy ci przydzielić. Czyli jest git. Ze szkolnego sklepiku, no proszę. Mam zminimalizować ilość świadków wszelkimi koniecznymi metodami. Ty sobie jaja robisz, czy serio jesteś taka trochę creepy? Mam nadzieję, że tylko to są żarty, wiesz? I zminimalizować ilość świadków, co za dobroć. Przestań z tym sarkazmem, please. Patrzyła na mnie jak na idiotę. Dan? Oj, ten ton mówisz, masz przejebane. Tak. Dobrze się czujesz? Chyba nie do końca, wiesz? Trochę jestem w szoku, że do mnie się odzywasz. Oczywiście. Czemu pytasz? Bo dziwnie się zachowujesz. Nie, to jestem normalny. Ja po prostu jak zawsze mi odbija. Standard. Ja się dziwnie zachowuję. Dlaczego cała ta sytuacja obróciła się nagle o 180 stopni? Teraz to ja stałem się tym dziwnym. Czuję, że ta dziewczyna jest ponad moje siły. Pokonała cię w grze słownej? Słaby zawodnik ciebie. Ale mimo to nie zamierzam się poddać. Jakby nie patrzeć, dało mi się wyciągnąć z niej kilka słów. Kilka? Trochę więcej niż kilka. Warto pójść za ciosem i spróbować dać się w swobodną rozmowę. No dobrze, czyli idziesz do sklepu szkolnego, żeby... palić i rabować. A to już gwałcić nie trzeba, odpuścić ją sobie już. Kupić bułki, o które poprosiła cię Weronika, tak? I napaść na bułki.
Jaka napaść na bułki, napadasz na sklepik szkolny, a twoim celem są bułki. Wydaje mi się, że dobrze zrozumiałem sytuację, chyba, mam nadzieję. Może i ja tam się wybiorę. W sumie też jestem głodny, przydałoby się coś kupić. Będziesz gwałcił? Jak będzie co? No, ty będziesz palić i rabować, a ja gwałcił. Co ty na to pasuje? Nie, nie będę. Oj, zepsułeś całą zabawę. Odparłem dosyć szorstko. Dan? Tak? Dobrze się czujesz? Dziwnie się zachowujesz. No, ale co ci nie pasuje? Ona robi to specjalnie. On musi robić to specjalnie. Nie ma innej opcji. To jak sobie ze mną pogrywa jest po prostu zbyt perfekcyjne, żeby mogłoby być przypadkiem. To ja. Idziemy przypadkiem. Idziemy? Karen po prostu kiwnęła głową twierdzącą. A przynajmniej się odzywa i ona fajnie mówi tak tymi zdaniami, a nie tak pełnymi, tylko tak wiecie, półsłowami. Coś mega. Kiepsko trafiliśmy. No nie, ile osób i tu tak po prostu leżą rzeczy, o kurczę. Kolejka przed nami wydawała się nie mieć końca. Przyznam, że nieszczególnie chciałem się spędzić całej przerwy w tym miejscu, ale Karen wyraźnie zamierzała dopiąć swojego i wykonać zadanie, które powierzyła jej Weronikę. Przynajmniej jest wierna? Tak to mogę uznać. Nie lubisz społeczeństwa? Wszystko w porządku? Kiwnęła głową, po czym dodała. Tak, zarazki te podstępne bestie. Tu ja pierścia. Naprawdę, słowa, które ona używa są delikatne i creepy. Aha. Ale ma rację. Przetaknąłem bezwiednie, nie wiedząc, cóż innego miałbym jej odpowiedzieć. Muszę osiągnąć swój cel przed upływem 5 minut. Bo zarazki cię dojadą? A jak zamierzasz to zrobić? Włamie się. Będę palić i... Nie, nie będziesz. Rabunku też nie będzie. Kulturalnie kupisz, a dała kasę? I gwałcenia też nie będzie. Proszę, nie patrz na mnie tak dziwnie. Dan. Co? W takim razie, co mam zrobić, żeby wykonać zadanie? Aha, to ty sama wymyślisz. Sama wpadasz na ten pomysł, żeby dostać bułki, to pomyślałaś, że najlepsze będzie palić, gwałcić i rabować, tak? Nie ma lepszego pomysłu. Może po prostu poproś tych ludzi, żeby cię przepuścili. Rzuciłem bez namysłu z uśmieszkiem na twarzy, gdyż tak naprawdę szczerze wierzyłem, że to nie wystarczy. Przyjęłam. Karen zbliżyła się do kolegi i chwyciła jedną osobę za rękaw. Nieszczęśnik o mało co nie szedł na zawan, gdy zobaczył jej bezwyrazowe spojrzenie i pistolet, który wymierzyła w niego. Jaki pistolet? Ładnie proszę o parę bułek. Skąd on ma ci mieć bułki? Ładnie proszę. Z pistoletem? Ona ma broń! Broń! Aha, okej, czyli ja rozumiem. Jesteśmy w czasach przyszłości. To normalne, że uczynić, że te granaty, ma broń. To jest zupełną normalnością. I zamiast o niej na przykład pomyśleć, co się dzieje, bujda. Jedynie, że to się dzieje w Ameryce. Okej, to rozumiem. Wreszcie to jest odnośnie Polski, to takie... What the fuck? Spitalaj. Trochę dziwne. Nim się spojrzałem, wszystkich ludzi ogarnęła panika. Nie minęło dużo czasu, gdy pomieszczenie w całości opustoszało. Został tylko ja, ona i sprzedawca. Przez moment nie docierało do mnie, co w ogóle się stało. To po prostu było zbyt dziwne, zbyt nieprzewidywalne. Karen zrobiła coś, co dosłownie odjęło mi na pewien czas mowę. Gdy w końcu oprzytomiałem, podeszła do niej. Dziękuję za współpracę. Odezwała się do sprzedawcy, który drżącymi rękami podał jej buł. Tak o? Misja wykonana. Skąd do diabła wzięłaś ten pistolet? Gdy na spokojnie się przyjrzałem, dotarło do mnie, że to nie była prawdziwa. To atrapa. Kolejna atrapa. A ludzie wierzą w bujdy. Najpierw granat, a teraz to. Skąd ty w ogóle bierzesz te rzeczy? Po raz kolejny niosłem wrażenie, że rozmowa zmierza ten kąt. Bo ty jej zadajesz takie pytanie, na które ona nie chce odpowiedzieć, dlatego będzie tak robić. Proste. Misja wykonana. Obyło się bez napadu i palenia. I bez gwałcenia. To co zrobiłaś podpada pod napad. Zdecydowanie. To nie był napad.
Znaczy się będzie kłóciła. Jak to nie? No zobaczcie. Prośba. Grzecznie poprosiłam. Udało się. Ukłoniła się przede mną, gdy chciała wyrazić pewien szacunek. Dostać radę, którą jej wcześniej dałem. Z mojego punktu widzenia wyglądało to po prostu komicznie, dziwnie, a w dodatku sprawiło, że sam zacząłem czuć się winny zajścia, które miałem przed chwilą miejsce, ale ty tylko ją znasz, ale nie brałeś w tym udziału. Ona nie może robić tego przypadkiem. Ona musi to robić specjalnie, z pełną premedytacją. Zdecydowanie. Myślę, że lepiej będzie, jeśli... Dzięki tobie wykonałam misję. Jej! Możesz być mi wdzięczna. Dziękuję ci z całego serca. Nie wiem, jakiej magii używasz, ale proszę przestań. Błagam. Ta dziewczyna jest niemożliwa. Szczerze, zacząłem się zastanawiać, do czego jeszcze może być zdolna. Dan, płaczesz? Nie, no czemu mam płakać? Jedynie z radości. Nie, po prostu tracę wiarę w ludzkość. Dopiero? Ja już dawno straciłem. Chłopie, przyzwyczaj się, uwierz mi, do tego da się przyzwyczaić. Dlaczego? Jak ona słodko mówi, o, ej, lubię ją. Ma lepsza niż Blanka jest moim zdaniem. Jest taka, wiecie, dziwna, wyjątkowa, trochę szalona, taka yandere? Ale po prostu jest psychopatką i tyle. Moja dusza zamilkła dosłownie i w przenośni. Tym razem moja zemsta się dopełni. O co chodzi? W rozgłośni szkolnej puszczono jakąś audycję. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego słyszałem Erikę, bossa kultystów, nie, znowu ona coś kombinuje. Tym bardziej nie miałem pojęcia, dlaczego akurat teraz wygraża się publicznie Weronice. Mniejsza z tym. W tej chwili byłem już po prostu zmęczony. Miałem dość wrażeń jak na jeden dzień. Już? O, dzień drugi. To minął chyba. Też powinien być trzeci w teorii. O nie. Może mi ktoś powiedzieć, dlaczego w moim królestwie zrobiło się nagle tak tłoczno? Po pierwsze, nie twoje królestwo, tylko szkoła. Po drugie, jakie tłoczno? Weronika spojrzała z wyraźnym niezadowoleniem na siedzącą przed jej biurkiem Erikę Flix i Felixa Skavr. Oho, czyli jednego to jest z kultystów. To nie jest twoje królestwo, to samorząd uczniowski. Rozwiązujemy problemy uczniów. Mnie w to nie mieszaj. No nie, a co... Odezwała się wielka królowa, która zwali wszystko winę na swoich poddanych. Melduję, że bułeczki przeżyły. To chyba dobrze, nie wyobrażam sobie, gdyby umarły. Słyszałam, że ty też trochę wczoraj namieszałeś, Stalkerko. A, to jeden dzień czekać, aby dać jej bułki. Się dogadały. Wczorajsze wydarzenie z rozgłośnią szkolną rozeszło się szerokim echem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Nie dziwi mnie fakt, że dyrektor oczekuje wyjaśnień w tej sprawie. Ale mimo to nie potrafiłem zrozumieć jednej rzeczy. Dlaczego ciężar tego problemu spadł na nas, samorząd uczniowski, a formalnie na Weronikę? Bo to właśnie do niej dyrektor zwróci się z tą sprawą. Ale ty będziesz miał do roboty dużo, Weronika, i bardzo dobrze. Leniwa przewodnicząca, która tym razem musi coś zrobić. Obserwowanie rozmaitych grymasów goszczących na jej twarzy samo w sobie mówi, że najchętniej w ogóle nie brałaby w tym udziału. No ale cóż poradzić, tak jest rola przewodniczącej, dodatkowo to co zrobiła wczoraj Karę, także nie obeszła się bez echa. Ale to była tylko trapa, panie dyrektorze, to nie moja wina. A i se poszła. No dobra, zacznijmy. Im szybciej się z tym uporam, tym szybciej będę mogła pójść na przerwę. Co za poświęcenie. A jest to jakaś logika, jakby nie patrzeć. A zatem przejdźmy do pierwszej sprawy. Karen? Spojrzała na Erikę z przymkniętymi oczami. Widzę, że tym razem przyprowadziłaś ze sobą kolegę. Któż to taki? Twój książę? To mój sługus. Sługus do diabła. Zwykły sługus. O, ubrałaś się w normalne ciuchy. Już nie jesteś tak jak wcześniej, jak kultystka ubrana. Ciekawie się ubierasz. Ale powinieneś chyba nosić mundurek szkolny. On nosi. Poza tą kamizelką. Ale nie widzieliśmy więcej wcześniej faceta, więc może faceci nie mają tych kamizelek. Kontynuując, przemawiaj, Blanko. O cóż takiego oskarża się obecną tu dwójkę? Erika Flis i Felix Skavro są podejrzani o włamanie się do rozgłośni szkolnej. Ponadto byli na tyle bezczelni, że na żywo nadawali transmisję. Okej, czyli już jest problem. Nie, to nie było tak.
Chciałam tylko uciec z pokoju tej Leluni. Ale... Ale ten musisz być i koniec. Chciałaś zwiać przed swoją przyjaciółką? Przykre. Dla kogo? Dla niej czy dla tej Leluni? Dla Tatiany. Ona nie jest moją przyjaciółką. To potwór. Demon. No a ty jesteś kultystką, która wierzy w demony, więc... Odezwała się, kultystka. No właśnie. Który codziennie zadręcza mnie swoją głupotą. Nienawidzę jej klubu reporterskiego. Skoro jest ci tam tak źle, to dlaczego jeszcze tam jesteś? Ty bo została zmuszona? Przecież sama mnie tam wysłałaś do jasnego czorta! Naprawdę? Ona nie będzie pamiętać. Erika to jest Weronika. Najgorsza postać w tej grze. Już Tatiana jest kuwa lepsza. To było 2 dni temu, matko dyrektorko. Pamiętam, jak tuż po tym przysiadłaś do komputera i zaczęłaś grać w jakąś strzelaninę. O, czyli jednak coś robi. A tak, pamiętam. Skoro pamiętasz, to chyba rozumiesz, że... Ta strzelanina to pierwsza gra nowego polskiego studia. Niezła była. Pamiętam każdy szczegół z rozgrywki. To pamiętasz, ale sprawę związaną z nimi, co jest ważniejsze, już nie. I Polacy, strzelanina... Twarz przewodniczącej wyraźnie rozpromieniała na samo wspomnianie gry, które spędziła sporo godzin. Aha, czyli ona chce być tylko przewodniczącą dlatego, żeby siedzieć i grać w gry, bo ma dostęp do kompa, nikt jej nie przeszkadza. Nice. Natomiast Erika zdążyła już do tej pory poczerwienieć ze złości. W sumie to nie dziwię się, gdyż zdaję sobie sprawę, że przewodnicząca potrafi być ciężką rozmówczynią. Wróćmy do naszego właściwego tematu. Widzę, że jak zwykle jesteś drętwa. Mamy pracę do wykonania. Blanka była niczym narrator, który pilnował, aby opowieść pozostała na właściwych torach. Chcąc, nie chcąc, Weronika wróciła do pierwotnego tematu. A więc, Eriko, dlaczego uznałaś, że dobrym pomysłem podczas tej twojej ucieczki będzie transmisja na żywo? Nie mam z tym nic wspólnego. Nawet nie byłam w tej przeklętej rozgłośni. Jak niby miałabym się do niej włamać? Może przez atak skakać na boki, epilepsji można dostać. A mimo to było cię słychać. To nie byłam ja! Jak to? A ty, księciu, co masz w tej sprawie do powiedzenia? Nie mam z tym nic wspólnego. To po co tu jesteś? Nic a nic? Przyznaję, że wraz z Biernatem próbowałem uwolnić Erikę. Ale nie mam nic wspólnego z rozgłośnią szkolną. A ten Biernat to? Trzeci spośród tego wesołego grona. Do tej pory pozostaje nieuchwytny. Ale prędzej czy później dorwiemy też i jego. To będzie łatwe. Też jest pewnie uczniem tej szkoły, więc na luzie. Przewodnicząca wyraźnie się zamyśliła. Po dłuższej ciszy w końcu przemówiła. Powiedzcie mi, co ja mam z wami wszystkimi zrobić? Wysłać do kozy! A co innego? Znowu zapanowała cisza, którą tym razem przerwała Erika. Możesz mnie po prostu wypuścić. Nie, to tak nie działa. Nie. Dyrektor chciał, żeby cię ukarać, więc cię ukarze. A dlaczego miałabym to zrobić? Bo nie chce ci się ze mną gadać. W dodatku, jeśli wypuścisz też tego frajera... To jest dziwne. Skazana na Feliksa. To nie będziesz musiała rozmawiać także i z nim. To jest jakiś argument, który ją może przekonać, naprawdę. Weronika otworzyła szerzej oczy, jakby w końcu ktoś powiedział do niej, co z sensem. Jakby powiedział coś, co od samego początku chciała słyszeć. To dosyć rozsądny argument. Spoko, możecie iść. Nie, nie możecie. No. Dlaczego nie? Przecież ona nie chce tu siedzieć, zaś ja nie mam ochoty jej słuchać. Proste. Czy to nie wystarczy? Nie. Nie, no musisz jakieś obowiązki wykonywać, Weronika, proszę cię. Czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę z tego, co się wczoraj stało? Włamali się do rozgłośni szkolnej. Wielkie, Michalo. Ona nie tylko posłużyła się rozgłośnią szkolną, ale też i groziła ci. Chociaż no tak. Z tego powodu powinnaś bardziej się tym zainteresować. Trudno było nie zauważyć uśmiechu, który zagościł na jej ustach. To wygląda jakby wprost powiedziała wszystkim nam zebranym, że nie robi to największego wrażenia. Aha. Że ma to, że w dupie. Niby taki obrót spraw wydawał się korzystny dla Eriki, ale trudno było oprzeć mi się wrażenie, że poczuła się urażona. Uważasz, że nawet jakbym chciała ci coś zrobić, to nie byłabym w stanie? Weronice? Nie, sorry, ona ma tak wyjebany, że nie jesteś w stanie. Tak właśnie myślę. Ty mała...
Myślałam, że nasza pani kultystka wypowie parę bardziej dosadnych słów, ale ostatnio się powstrzymała się, bo chce już stąd wyjść. Najwyraźniej wyciągnęła wnioski ze wcześniejszej rozmowy, w wyniku której skończyła w klubie reporterskim. Czy ktoś ma coś jeszcze do powiedzenia w tej sprawie? Nie. Nie. Czyli koniec, wygraliśmy. Ku chwale bułeczkom szkolnym! Ku chwale! Ej, podoba mi się Karen. Czyli wszyscy już powiedzieli, co chcieli w tej sprawie. Super. Wobec tego oznajmuję, co następuje. Na twarzy przewodniczącej zagościła olbrzymia powaga. Ponieważ nie mamy jasnych dowodów odnośnie tego, kto mówi prawdę, to ograniczymy się do podtrzymania dotychczas wymierzonej kary. Niniejszym Erika Fliss w dalszym ciągu będzie pozostawała oficjalnym członkiem klubu reporterskiego. I widzisz, i tak to się skończyło. Pewna, że Tatiana Mika nie będzie miała nic przeciwko, zwłaszcza jeśli dorzucimy jej księcia w bonusie. O, jeszcze on idzie. Co? Że niby ja też mam tam trafić? Nie zgadzam się, nie zgadzam. To wszystko wina Biernata. To on powinien tam trafić, nie ja. Okej, czyli jednak chcesz coś powiedzieć na ten temat. W tej chwili wyzbyłem się już zupełnie wątpliwości co do tego, że Felix to prawdziwy pechowiec. Z drugiej strony byłem ciekaw, jak długo Biernatowi będzie jeszcze sprzyjać. Szczęście niedługo. Blanka jego znacie. Ale bułeczkom szkolnym! Nie zgadzam się na to. Jesteś przewodniczącą Rady Studenckiej. Powinnaś się bardziej wysilić i... Wysilić? Wymagasz od niej wysiłku? Chłopie, nie zaczynaj tak. Właśnie, powinnaś. Zamilcz. Powiało chłodem i żądzą mordu. Zawsze tak się dzieje, gdy ktoś użyje przy Weronice jednego z jej zakazanych zwrotów. Niniejszym wskazuje cię na 20-godzinną, codzienną banicję u Tatiany Miki. Ile? Nie przesadzasz? No dobrze, to skoro jedną sprawę mamy załatwioną, to przejdźmy teraz do drugiej. Ku chwale bułeczkom szkolnym! Tak, czyli trzeba zjeść bułeczki. A poza bułeczkami to masz coś jeszcze do powiedzenia? Chyba nie. Się dogadały. Przewodniczący! Dziwnie się zachowujesz. Aha, czyli jak ktoś nagle nie czyta, nie mówi do ciebie i po prostu patrzy na ciebie tak jak ty, to jest dziwne, a jak ty tak robisz, to nie. No co ty nie powiesz? Blanko, przechodzimy do drugiej sprawy. Karen Lasota. Lasota. Ku chwale bułeczkom szkolnym! What the fuck? Okej, zrozumiałem. Karen, już. Dopuściła się wczorajszego dnia zamachu na sklepik szkolny. Groziła ludziom bronią palną. Ładnie. No, ja coś wiem, coś Karen, na ten temat. Wiem, że masz dosyć nietypowy sposób bycia, ale proszę, przestań straszyć nauczycieli i pozostałych uczniów tej szkoły. Twoje działania wcale nie ułatwiają mi życia. Ale chcę sama miała rabować. Bułeczki nie były dobre? No jak to powiedziała? Ej, były cudowne. Proszę tylko, żebyś przestała nosić ze sobą te przeklęte atrapy broni. A w szczególności w miejscach publicznych. Rozumiemy się? A czy ludzie się do tego po prostu nie mogą już przyzwyczaić? Tak sądzę? Aha! Karen zasalutowała. Wyglądało to dość... Wygląda to, że zrozumiała. Chyba. No to skoro mamy już obie sprawy z głowy, to teraz... Zostały jeszcze dwie. Co? Jakie dwie? Dwie? Aż dwie? Czemu tak dużo? Jakie zdziwienie. No już nie narzekaj. Kilku ludzi z naszej szkoły chce... Oho, pomoc kolejna? Zezwalam, a teraz niech dadzą mi spokój. Nawet nie wysłuchałaś. Ale oni chcą, żeby konie... Tak, tak, bardzo fajnie. Następne proszę. Następne dotyczy... No, czego? Klubu kulinarnego. What? Aha, no i co z nim? Ostatnio doszło do dyrektora wiele skarg na temat ich działalności. Co, zatrute bułeczki tworzyli? Albo babeczki? I dyrektor chce, żebyś dokładnie się im przyjrzała. No nie, Weronika, ma iść, nie. A dlaczego akurat ja? Bo to ty zatwierdziłaś ich wniosek, a więc w zasadzie zgodziłaś się na utworzenie ich klubu. Aha. Serio to zrobiłam? Serio. Tyle tych papierów ląduje na biurku, że trudno się w tym nieraz połapać. Nie, po prostu masz gdzieś i wszystko przypieczętujesz.
Z tego co widzę na piśmie, zgodziłaś się też zostać opiekunką ich klubu. Zacznij czytać, Weronika, takie rzeczy, bo później tak się to skończy. Weronika wygląda, jakby usłyszała właśnie kiepski, nieśmieszny żart. Prędko chwyciła za kartkę, którą trzymała w ręku Blanka, a ręce przewodniczącej coraz bardziej zaczęły dygotać w miarę ich więcej tekstu przeczytała. To na serio mój podpis, ale jak? Gdy w końcu dotarło do niej, że wszystko co powiedziała Blanka jest prawdą, to rozwarła oczy niczym dwie złotówki. Było trzeba uważniej patrzeć, co podpisujesz i na co się zgadzasz. Może to nie byłam ja? Może akurat był tu wtedy mój klon? No jaki klon? Ty nie masz klonów. Raczej mało prawdopodobne. Wszakże nigdy nie opuszczasz tego pomieszczenia. Ona tu żyje, to jest jej nora. Ciekawe, gdzie śpi. A może to Dan mnie udawał? My? Zapewniam, że nieważne jakbym się starał, to nigdy nie będę bardziej dziewczęcy niż ty, matko dyrektorko. Coraz dziwniejsze pomysły przychodziły jej do głowy, jakby szukała na siłę sensownego wyjaśnienia, żeby to nie mogła być ona. Padłaś ofiarą swojego lenistwa. Zachowaj się więc jak prawdziwa przewodnicząca i weź za to odpowiedzialność. Przyjrzyj się uważnie sprawie klubu kulinarnego. No nie, ja będę musiał iść z nią. Blanka, ty idź, nie chcę iść z nią. Co za utrapienie. Atrapy? Utrapienie, a nie atrapy. No dobra, gdzie te raporty na ich temat? Masz tam się udać osobiście. Problem. Problem? A nie... Nie! Osobiście? Jak to? Przecież to cholernie daleko. Dokładnie piętro pod nami. O jacie, ale się nachodzisz. Nie przeżyję tej ekstremalnej wędrówki. Nie dam rady. Czy o to życzysz sobie, abym stanowił dla ciebie podporę i wsparcie moralne w czasie tej epickiej wędrówki, o nasza najjaśniejsza matko dyrektorko? No nie, muszę z nim iść. Większym wsparciem byłbyś dla mnie, gdybyś po prostu poszedł tam sam. Nie ma opcji, to ty masz nieść ten pierścień. Ja mogę tylko pomóc. Nie ma szans. Ale... Dyrektor nalega. Nie masz wyjścia. Psuj szef. Święty dziadyka. Kto zapukał do drzwi? Chwilę potem ujrzeliśmy piegowatego chłopaka o czarnych włosach i niskim wzroście. Przepraszam, czy to wy jesteście samorządem uczniowskim? Aż ciężko uwierzyć, ale tak. Nie, nie jesteśmy. Ale napis na drzwiach... Proszę nie traktuj dosłownie słów przewodniczącej. Ma dosyć specyficzne poczucie humoru. Zapraszamy do środka. Nie, co to się stanie? Specyficzne to ludzie mają problemy. Co z nimi wszystkimi jest nie tak? Jakie specyficzne problemy? Normalne. Możemy ci pomóc? Prawda jest taka, że... Że? Mam pewien problem. Kabum! Nie, żadne kabum, nie! Nie, Riko, nie kabum! Problem? Jak miło. I co zamierzasz z nim zrobić? Chciałem was poprosić o pomoc. O pomoc? No proszę. Jutro wystawiam sztukę ze znajomymi. Przyjdzie sporo ludzi. Sztukę? No proszę. Zdolniachy z was. Słuchajcie, ona ma tak to w dupie. To ma być komedia. O, komedia. Proponuję Powiedzieć ludziom jak wzruszającą historię o drzwiach. Czemu drzwiach? Ponoć inspirujące jest przyglądanie się im od strony korytarza. Może spróbujesz? O nie. Ej, możemy zastąpić Weronikę kimś innym, please? Jednak nie wiedzieć czemu wszystkim ludziom, którym daje przeczytać scenariusz do ceny, robi się smutno. Magiczny scenariusz? Smutasik? I oczekujesz, że... Przeczytacie go i powiecie mi, co jest z nim nie tak. Poradzicie, co zrobić, żeby ten scenariusz stał się śmieszny. To nie... Ale to ty masz... Czy my mamy odwalić za ciebie robotę? Przysłał cię dyrektor? Nie, przyszedłem sam. O nie, to źle. No to skoro cię nie przysłał, to znaczy, że... Jestem tutaj, bo znalazłem waszą ulotkę. Jaką ulotkę? Przejrzałem się ulotce, po czym przeczytałem jej treść na głos. Masz problem? Zgłoś się do nas, pomożemy ci go rozwiązać. Samorząd uczniowski. Podpisane Blanka Surma. O!
Nie po sprawie. Problem. Mniam! Nie, tak, okej, dobra, tak. Tak, Karen, tak, mniam! Gratuluję, Blanko. Twoja inicjatywa, by pomagać innym w potrzebie, właśnie przynosi swoje pierwsze owoce. I bardzo dobrze. Liczę na to, że zajmiesz się tą sprawą. Wrynka spojrzała dosyć wrednie na Blankę, która nie zostawiła jej, nie pozostała jej dłużna. Oczywiście, że tym się zajmę. Życzę ci także udanej inspekcji w klubie kulinarnym. No. Patrywały się w siebie jak dwie szakale, gotowe zagryźć się wzajemnie. Wszystko wskazywało na to, że każda z zebranych tu osób miała już jakieś zajęcie, które musi się zająć. Jedni z przymusu, inni z szczerej chęci. Jako, że nie chciałam pozostawać dłużej, jedynie bierny obserwator, to pomyślałam, że... Mogę wybrać, moi drodzy. I to jest jeden z tych momentów, gdzie oczywiście możemy iść w ścieżkę chyba danej postaci. Osobiście uważam, że klub kulinarny brzmi dużo ciekawiej, ale jak miałbym spędzić, że kurwa trochę z tą Weroniką, to bym uduszał, więc zostaję z Blanką. A zatem pozwól, moja droga przyjaciółko, że... Że, moi drodzy, skończymy ten odcinek. Kolejnym razem zobaczymy, co się stało z tym scenariuszem i o czym opowiada. Błagam, nie mordujcie tam żadnych ludzi w tym scenariuszu, to nie jest zabawne. A więc, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania. I zapraszam was na więcej odcinków z Akern Fern. A teraz, moi drodzy, adios!